Dzień dobry wieczór, ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj będzie kolejna Ubertalia, tym razem w formacie otwartym i uwaga na Sławoju. Na bohaterze, który tak naprawdę nie doczekał się, że tak powiem, jakiejś kosmicznej ilości talii, które można by zaliczyć do naprawdę udanych. Bohater z trzema szkołami magii, magia światła, magia powietrza, magia ognia, statystyki 1-1-1, bez umiejki, że tak powiem, jakiejś specjalnej oprócz dobierania kart. To jest, tak jak powiedziałem, talia w formacie otwartym, 3-6-2, stal deck. To jest, że tak powiem, przeróbka stal decku, który jakiś czas temu był, znaczy, no przeróbka, no można powiedzieć, że to jest przeróbka, tak, bo to jest stal deck podobny bardzo do stal decku na Alii, ale się jednak różni, różnice są spore. Poza tym jest to stal deck na Sławoju, to się liczy, szczerze mówiąc, bo no tak jak powiedziałem na wstępie, specjalnie dużo jakichś grywalnych decków na tym bohaterze to ja nie spotkałem. A ta talia jest naprawdę dobra. Fajny stal deck, ja bardzo lubię grać takimi stal deckami, zwłaszcza lubię właśnie stal decki na przystani. Wszystko co się kręci wokół tego stal decka Alii jest naprawdę fajne, czyli magia ognia i magia światła, tutaj jeszcze mamy przy okazji magię powietrza od Sławoja, ale tak naprawdę nie używamy, używamy burzy piaskowej, sorry. Już chciałem powiedzieć, że nie używamy niczego z magii powietrza, kurczę blade. Poza tym jest to bardzo fajny stal deck, dlatego że on jest dość mocno odchudzony, że tak powiem. Zazwyczaj stal decki mają powyżej 60 kart, a ten składa się równiutko z 59 kart, więc jest naprawdę, że tak powiem, jest to waga piórkowa, jeżeli chodzi o stal deck. I pomimo tego, że ma tak mało kart, radzi sobie bardzo dobrze w tym formacie otwartym. Dobra, to lecimy. Zobaczmy, z czego to się składa. 4 razy tydzień surowości to normalka, jeżeli chodzi o stal decki. Wszystko, żeby spowolnić i oklepać, że tak powiem, obić przeciwnika w momencie, gdy on zagrywa nam jakieś stwory. 4 razy noc wschodzącego księżyca do obierania kart. 16 stworów, 3 razy magiczny przekupień, księżycowy feniks do czyszczenia cmentarza z niepotrzebnych stworów lub niepotrzebnych kart. Wilczy wartownik, 4 razy upiór pustki, 4 razy paos, 21 zaklęć, 3 razy burza piaskowa. W oryginale były 4 sztuki i naprawdę się to przydaje, niestety ja mam tylko 3 sztuki. I szczerze mówiąc nie chce mi się na razie kupować tej karty za dzikie karty, ale może sobie kupię, zobaczę. 4 razy masowy szał, zakazany płomień, światło jutrzenki, niebiański pancerz 3 razy. Raz boska interwencja, 4 razy gniew Arkata, 4 razy Armagedon, 13 łutw szczęścia, 2 razy poprawiona taktyka, raz kosmiczna osobliwość, 3 razy fontanna młodości, 2 razy umocniona placówka, 3 razy rozejm Elrata, 2 razy błogosławieństwo Elrata, no i 0 budyneczków, 59 kart, 3-6-2 talia w formacie otwartym, stal deck czy też troll deck, jak kto woli. Po prostu talia, którą gramy w taki sposób, że na początku się bronimy, a później wykorzystujemy przeróżne karty po to, żeby wykończyć przeciwnika. Znaczy najczęściej wykorzystujemy do tego tak naprawdę paosa i upiory śmierci, żeby po prostu wykończyć przeciwnika. Przy okazji mamy jeszcze światło jutrzenki, dzięki czemu podnosimy sobie te stworzenia z cmentarza, czyli paosa i upiory śmierci, podnosimy je z cmentarza i... No i wykańczamy przeciwnika w ten sposób, tak? Upiór zadaje bezpośredni damage, czyli direct damage, jak kto woli, a paos, no można powiedzieć, że też zadaje bezpośredni damage, bo tak naprawdę atakujemy nim w facjatę, no whatever. Tak czy siak staramy się okładać tymi kartami przeciwnika, no jeżeli chodzi o damage upiora pustki, to tak naprawdę nie ma innej opcji, on ze swojej pasywki zadaje 3 damage, gdy ginie wrogiemu bohaterowi. No i to tyle w temacie. Dobra, zaczynamy testować, czy też szpykać tą talią. Widzimy się za moment. No to lecimy. Morgan. I co to za morganisko będzie? Będzie się leczył. O, ja mam rozdanie ciekawe. Tak ciekawe, że je wymienię. No, fajny rewers. Co to jest? Boże, jakaś przewijarka na Morganie? 54 karty, okej. Okay. Fajna opcja. To tak, może być magia. Lecimy dalej. Znowu magia. I dalej. Ciekawą talię musi mieć koleś. Trzecia tura, zobaczymy co tutaj zagra. Dobra, jest piącha, trzecia.
Okidonki. Tak, czy to jest, kurczę, Morgan na odwecie? Może być pionka, dobra, na figura. To jest Morgan na odwecie. Jup. Okej, zakazane płomień. Czy ja chcę to sfajczyć? Czy przytankować 3 damage'u? Albo zabronić im atakować tą burzą piaskową, też jest opcja. Powiedzmy, że jeszcze mogę przytankować. Już to ma 6, no właśnie tutaj. Problem jest taki, że ta przystań ma niby słaby atak, ale te stwory mają dość dużo HP. Dobra, zobaczymy. Coś, co mi tu zagra za te 5 surowców? Czwarta pionka. Pretorianin, no, super partia. W sumie dobrze, bo będzie można zagrać teraz burzę piaskową. Pójdziemy w magię, jest Armagedon. W sumie jest zakazany płomień też. Robimy coś takiego i następna tura. No chyba, że koleś mi to wyskoczy z jakimś dispelem albo skupionym umysłem. No to nie wyskoczy chyba. I co teraz? Armagedon czy nie Armagedon? To jest pytanie. Bingo. Niech będzie Armagedon. No nie poszalał chłopak. Jeszcze tankuje sobie damage. No problem jest taki, że on będzie się leczył za chwilę. Jest trochę niefajnie. Dobra, zróbmy tak. Z cmentarzyka coś się wywalił. Choćby tego ziomeczkę. A, trzymam na cmentarzu za 4. No pytanie, czy on ma dispele. Można by zagrać teraz coś to światło jutrzenki tak na próbę. Tak będzie jedyna próba tak naprawdę do tego światła, bo jeżeli ma dispel jakiś, to... Też nie no, skoro on gra ten zdecydowany opór, to myślę, że dispeli żadnych nie ma, bo tak naprawdę jedyny dispel magii światła to jest też oczyszczające światło, czy jakkolwiek to się zwie i to usuwa wszystkie długotrwałe zaklęcia, więc ten jego zdecydowany opór też by został usunięty. No nic, zobaczymy. To trochę może potrwać ten pojedynek, nie powiem. No okej, okay, porobił to. Coś tam zostanie wskrzeszone, ale najlepsze jest to, że mam Rozejm Elrata i mogę go zagrać. Teraz odbudzimy 7 ataku. No Rozejm Elrata nie jest najlepszą opcją, że tak powiem, w tym pojedynku. Tylko pytanie, czy on przypadkiem nie gra też tutaj światła jutrzenki w końcu. Mam magię światła. No teraz mógłbym to wszystko usmażyć ładnie. Zakazanym płomieniem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś takiego. Możesz się healnąć, coś takiego i za dwójkę zagrać coś, nie grać czegoś? Nie, poczekam z tym wszystkim chyba do następnej tury, nie ma sensu to nic więcej grać. Ja mam 36 kart, może coś dobrać? Może w piąchę iść? A dobiorę w piąchę, zawsze zdążę pójść w następnej turze. Zobaczymy, co on coś zagra w ogóle. Okej, okay, dobiera coś. No i nic nie zagrał. Fantastyś. Zagramy sobie słowika, tylko co ja my tam wywalił z tego cmentarza? O, 3 karty na cmentarzu. Czy ja chcę to wywalać? A dobra, nie będzie. Ryzyk fizyk. Tu mu coś wywalimy na pewno. Tą przechaleczkę. No i to tyle tak naprawdę. W tej turze chyba nie chcę nic więcej grać. Chociaż może by zagrać tą... fontannę młodości się wyleczyć. Mam suwika, więc... No zobaczymy. Czy on coś będzie chciał zagrywać w tej turze, czy nie. Mógłbym zagrać też tak na przekór, no to tak troszkę tego upiora. Po to tylko, żeby go zmusić, żeby coś zagrać i się wyleczyć. Później upiór wyląduje na cmentarzu i tak się wyleczy i tak. Znaczy i tak wróci mi do tej, do ręki. Dobra, zagramy upiora. Zmuszę go ten, żeby coś zagrał, żeby blokował tego upiora. On pewnie będzie chciał go po prostu... Nie będzie chciał tankować damage'u. No jednak chciał tankować damage. No to fajnie, no to fajnie, to była jedna z opcji. Albo zablokuje, albo przytankuje 4 damage'u. Więc zawsze, zawsze coś. A dobra, co ja chcę zrobić? Dobrać kartę? Chyba nie chcę dobierać kart.
Mogę iść tam sobie w przeznaczenie. Wyrzucać też niczego nie chcę. Chociaż zaraz, mógłbym coś wywalić w sumie. Wywalić rozem Elrata. Tego typka wywalić. Właśnie, jego mogę wywalić. Rozem mi się nie przyda na pewno, bo on gra na odwecie. No i masowy szał mogę wywalić. Heja. Dostałem masowy szał i dwa razy wilczy wartownik. No super opcja. Dobra, lecimy dalej. No teraz na pewno coś zagra. Pytanie, co zostanie wskrzeszone u mnie. No, jakby zabił upiora, to bym się nie obraził. Jednak suwika zabił. Dobra, to teraz jak to usmażę, to będzie mu lądować ciągle na szczycie jego biblioteki, tak? Ekstra. Jakieś polskie by się przydały w końcu. Zrobimy tak chyba, tak. Zagramy sobie słowikę tutaj. No dobra, muszę to, to i to wywalić. Heja. Kolejny ślepy arbiter, super partia. Szczypotkowa. Nawet dwie. Słowika zabije? Nie. Serio? Myślałem, że Słowika by chciał zabić. Ten pojedynek trochę może potrwać, nie powiem. A no tak, Słowika zabije tym. Świetnie. Wyszedł na zero, jeżeli chodzi o zdrowie. Trochę to może potrwać. Szczerze, że to będzie tak naprawdę, będziemy grali do momentu, aż się przewiniemy. Chociaż dostałem Paoska, to też coś. Gramy sobie Paosa. Za 3 na facjatę. No i co teraz? Armagedon? Czy może, kurczę, Blade Gniew Arkata? Może tak. Pyk. Pyk. Nie mam kart. Taką dwie karty na cmentarzu. To trochę słabo. Trochę słabo. No nie powiem. No, zrobimy tak. Tak. No i heja. No, teraz jakbym dobrał Paosa, to bym się nie obraził. Najważniejsze jest to, że mam, kurczę, kosmiczną osobność, czy może nie najważniejsze, ale dość ważne, że mam osobliwość na ręce. No i to będzie długi pojedynek, więc to się tak naprawdę coś, że przewiną nam się te... Biblioteki się nam przewiną, no co się przewiniemy. Ta świątynia aniołów to mnie trochę nie bawi, szczerze mówiąc. Będzie mały problem, tak naprawdę. Co ja tam dostałem? Pióra. Tu będzie mały problem, znaczy mogę zagrać tak, nie farkata. Wszystko to mu popala. Co dwa gniewa arkata? Dobra, coś takiego, panie. Coś takiego. No tutaj tankuje jeden damage. To chyba może zostać tak. Coś takiego. Dobra, lecimy. Tylko no. 3 damage'u to szału nie ma, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę to, że on ma 14 surowców i może tonę stworów pozagrywać. No świetnie, świetnie. 7, 6, 5. Zajebioza. Gniew Arkata zabijam tego tylko tak naprawdę i tych dwóch typków. Ale on mu wraca do ręki, tak, więc to jest słaba opcja dla mnie. Nie wiem, czy walnąć tym gniewem, czy nie. No tutaj damage przytankuje srogi, to praktycznie jest GG. Więc muszę tak zrobić chyba. Coś takiego.
Słowik. Co to wywalić tym słowikiem? Wychodzi na to, że tych wilczych, kurczę, wartowników muszę wywalać. Też słowik już nie jest najlepszy, skoro tak naprawdę będę musiał użyć tej kosmicznej osobliwości, żeby to wygrać. Więc ten słowik nie jest najlepszy. No, trudno będzie, szczerze mówiąc, typka porobić. Pojedynek długo będzie trwał i tak naprawdę tutaj nic nie jest jeszcze wyjaśnione, kto tu wygra tak naprawdę. A biorąc pod uwagę to, że on się ciągle leczy, to tak naprawdę no on jest bliżej zwycięstwa niż ja. No i ma więcej kart ode mnie w bibliotece, więc mały problem mogę tutaj mieć za chwilę. W sumie to już mam powoli problem. Gniewy Rekata się skończyły. Nie mogę wywalić osobliwości niczym. Na razie. Mam tylko jedną zresztą. I poza tym wtasuję i tak jego cmentarz do biblioteki, więc to też jest słabe. No tutaj już damage srogi tankuje. 10 damage dostaje. Słabizna. Mogę mu to zablokować najwyżej. Powiedzmy tak. Tą ziomalkę się porobi. Okej. No i słowikiem mogę, albo przytankuję jeden damage. No jeden damage też jest znośnie, powiedzmy. Dobra. Okej. Super partia, naprawdę. Ile został? 31 kart, ja mam 24, no. 7 kart więcej ode mnie. W bibliotece ma. Co ta oaza dokładnie, Boże, zapomniałem co to robi. To wszystkie stworzenia coś nie zyskują odtworzenia. Odtworzenie na początku. Po co to zagrywa? I tak odtworzenia one nie zyskają, przecież one atakowały wszystkie. Więc whatever. No, gniew Arkata nie pogardziłbym teraz. Szczerze mówiąc. No to mnie trochę nie bawi, bo mi zaczyna pausę wywalać. Dostałem Paosa, no zajebioza. I co teraz? Trochę słabo, mam tylko Armagedon, który nic nie zrobi, bo koleś ma tutaj w tej świątyni aniołów ma stwora. No więc jest nieciekawie trochę. No zablokuję tych dwóch, a dostaję 8-9 damage'u i tak. Zajebiście. 9 damage, no to super partia. Dobra, zablokujemy tych typów. To sobie zagram tutaj. No i wychodzi na to, że słowika musiałbym tu zagrać. Kolejne karty z cmentarza wywalić. Ekstra. Gniew Arkata, same dobre karty tak naprawdę. No come on, serio? Ten słowik nie jest najlepszy. Chyba, że no dobiorę coś, zobaczymy. Dobierz kartę, coś takiego. Ekstra. Mogę dalej dobierać, dobierz kartę. Coś takiego. No i mam poprawioną taktykę, która też mi odchudza moją bibliotekę, wywala mi karty i już nie jestem w stanie ich dostać z powrotem. Więc i słowik, i kurczę, to raczej kiepski pomysł. Tu dostaję 4 od arbitra. O, to jest dobra opcja. Proszę cię bardzo. Okej, no ma 29 kart, ja mam 20. No, 9 kart różnicy. No tak jak mówię, no my tu się przewiniemy na stówę. Pytanie, kto pierwszy się przewinie? On dwie podkowy odpalił. Myślę, że więcej tak naprawdę nie ma podków w tej talii. No problem jest tylko ta świątynia aniołów. No, mam Armagedon, ale co z tego, jak nie mogę mu zabić niczego, bo on siedzi tym typem w tej świątyni aniołów i po prostu on nie dostaje żadnego damage'u. Znaczy jego stwory nie dostają żadnego damage'u od moich zaklęć, tylko gniew Arkata. A dwa już zużyłem. A tutaj? Jak tutaj nic nie zagra, to fajnie. To mi się podoba. Szczerze mówiąc, wartownik, no tak. Gorszego krapa tam zagrał. No i coś jeszcze? No to teraz już w ogóle mam problem.
No super party, naprawdę. Armageddon dwa razy. Znaczy w sumie mogę walnąć dwa razy Armageddon i mu wszystko porobić. To też jakaś opcja. Bo ten zginie. No to też jest jakieś wyjście, dobra. Wszystko poszło do piachu, lol. Jeszcze Paosa mogę zagrać, mu wbić te 3 damage. No to chyba tak zrobię, tak naprawdę. Patrz, ile mi zostało? 19 kart, jemu 28. No super. Dobra, let's go. Chociaż. No dobra, coś podniosę z cmentarza. Dostanę jedną kartę, jedną będę mógł dobrać. No dobra, nie musiałem dobierać chyba karty w tej turze. No tylko, że po prostu wypstrykałem się ze wszystkich zaklęć praktycznie. Dwa Armagedony, dwa gniewy i co dalej? Ale on wyrzuca karty, to mi się podoba. Szczerze mówiąc, się przewinie. No i się tam wyleczy troszeczkę. Trochę słabo, nie powiem, z tym leczeniem jest. co ja tu mogę zrobić? Tu jest 0, tu jest 1. Więc może tak, proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No to gościu tankuje 9 damage'ów w tej turze. Czy też w sumie w jego turze. 6 przytankuje, a w mojej 3. Nawet spoko. Słowika nie chce grać chyba. 18, 22. No to zbliżamy się powoli. Co ja bym chciał to wywalić? Na przykład to. No, jakby tak powywalam karty z cmentarza, to jeszcze będzie nawet sens używania tej kosmicznej osobliwości, szczerze mówiąc. No, pięknie, 7 HP. Zobaczymy, ile uda mu się wyleczyć. Boże, jak ja lubię takimi stall deckami grać, to jest po prostu mega zajebista zabawa. Trochę długo to trwa, ale jest naprawdę niezły ubaw. No i mogę wywalić teraz, mogę wywalić koniczynę kosmiczną osobliwość, tylko że on ma 23 karty na cmentarzu, więc no chyba nie chcę tego robić specjalnie. Tylko że pytanie, co ja mogę zrobić tak naprawdę w mojej turze? Bo jest trochę słabo tak naprawdę, musiałbym pancerz dobrać. A, coś takiego dobrałem. No tutaj ginę tak naprawdę chyba w następnej turze, jeżeli się jakoś sensownie nie zablokuje. No to może być GG już w następnej turze. Tak naprawdę. Co ja bym chciał wywalić? Na pewno to bym chciał wywalić. Rozejm Elrata do niczego mi się nie przyda. Gniew Arkatulca. To może być fajowe nawet. To może być przydatne. Na stówkę. Nie, no bo to wszystko przeżyło. Oh my fucking god, no to mam problem gruby. Teraz. Przez tą ziomalkę chyba, no tak, zapomniałem o tej pasywce, tej kurczę. Epickiej typiary. No to jest mały problem. Dobra, zobaczmy co ja mam w deku w takim razie. Jeden, no tak, jeden Arkad i jeden kurczę blade Armageddon. Musiałbym dobrać Arkata albo pancerz. Dobra, to na pewno chcę wywalić. I to chcę wywalić. I to chcę wywalić. No i dostałem, nie wierzę, dostałem kurczę blade Armageddon. No serio, jakbym w odwrotnej kolejności zagrał najpierw Armageddon, a później Gniew Arkata, to byłoby to lepsza opcja. Szczerze mówiąc. A tak chyba ginę. No jeszcze jest szansa co? Wywalić coś tak naprawdę. Szansa na szympansa. Pancerz, dobra. O, ludu. Dobra, pancerz. No i heja, następna tura. Na jakim farcie, Chryste? Nie wierzę. Ile mi zostało? 10 kart, on ma 18. No, super partia, naprawdę. Jeszcze więcej odwetu. Damage jakieś dostaje, gościu. No i teraz muszę dobrać co? Albo pancerz, albo gniew Arkata, żeby mu to wszystko usmażyć. Innej opcji nie widzę, bo ginę po prostu. Mogę się zawolować, ale to i tak niewiele mi da, chyba. Mogę się zawolować, ale co mi to da? Nie mam pojęcia.
Mogę też dobrać kartę. Jest arkad na bogato. Wszystko poszło do piachu, no ładnie, okej. Okay. To trzymaj gościu coś takiego ode mnie w prezencie. Coś takiego. Pac. I teraz zagramy sobie jeszcze to, żeby się wyleczyć w razie W. Heja. No i koleżka nic nie może zagrać. Znaczy jak znaczy zagrać może, ale jak zagra to się wyleczę. Okej. Okay. No, zagrywa. Sporem maniaka zagrywa. Też się musi wyleczyć. Więc troszkę mnie wyleczył, nawet sporo, 16 HP. No nie jest źle. Problem jest taki, że ja już nie mam tak naprawdę żadnego AOE, oprócz tego Armagedonu, który no niespecjalnie mi w czymś pomaga w ogóle. Bo on ma dalej tego krapa w tym budynku. Jak to zrobić? Mogę tego zagrać, typka. Armagedon, co ja mogę zrobić? Mogę wyrzucić kosmiczną i wtasować biblioteki, ale to by był horror dosłownie, bo ta gra by się zaczęła od początku tak naprawdę. Więc to by była lekka masakra. Chociaż no, jest to jakaś opcja. Bo nie widzę to, żebym to był w stanie przetrwać. To jest 8. Ja mam 16, znaczy tą turę jeszcze przeżyję, ale słabo będzie tak naprawdę. Paos może polecieć tutaj. Porobić tą ziomalkę, okej. Ten ziutek tutaj. To tutaj. No i powiedzmy to tutaj, okej. Coś takiego. Słowika zostawię, Armagedon zostawię. Jestem został 6 kart, ja mu 16. Oh my god, okej. Dobra, to tyle chyba. Let's go. Dobra, ten pierwszy zaatakował, o to chodziło. Stanę jeden damage tylko od tego typka. No ma 4 HP, no. Ciekawe co ma na ręce. No 4 HP, jak nie ma żadnego stwora, tylko ma jakieś same zaklęcia i łuty z szczęścia, to byłoby grubo. Zobaczymy czy coś dobierze. No come on, naprawdę. No jednak ma jakieś kurcze blade stwory. No i co teraz? Okej, troszkę się okaleczył, jeszcze się wyleczył. Ile mu zostało? 13 kart. Ja mam Paosa i tego typa. Armagedon. No musiałbym zabić to w tej cholernej świątyni, a nie mam jak tego zrobić. No chyba, że dobiorę kolejny pancerz teraz. Dispel jest fajną opcją, nie powiem. Można mu to wszystko wywalić. Do widzenia. Ile oni tu mają? No to pewno się zmniejszy ten atak jego trochę. A coś takiego. Coś takiego. Pytanie, co tu dalej robić? No, Armagedon sobie zostawię. Mogę dobrać. Dobra, ten typek. Zrobimy tak. Ty, gościu, pójdziesz tutaj. Ty, gościu, pójdziesz tutaj. Ty, pójdziesz tutaj. Okej, teraz Słowika. Czy ja chcę grać Słowika jeszcze? Gdzieś, czy nie grać go. Tutaj na pewno mi 3 damage'u zadaje. Tutaj niekoniecznie. Tutaj też niekoniecznie. No to Słowika tutaj musiałbym zagrać chyba. Dobra, zagramy Słowika, tylko co ja chcę wywalić? To na pewno chcę wywalić, to chcę wywalić. I to. Dobra, let's go. Okej, tego typka zabiję Paosem, taki był plan. Tego gościa zabiję Paosem w mojej turze i walnę Armagedon i wszystko mu zabiję. Yep, to będzie dobre. Okej, ile mu zostało? 12 kart, mi zostały 3 karty tylko. No i jest szansa na to po prostu, żeby wszystko wtasować do biblioteki, cały cmentarz mój, tak? No ale jego cmentarz też wyląduje. U niego w bibliotece. Dobra, jest powstanie mówcy ze światów, coś mogę mu usunąć przed użyciem. Co on robi? Naparza swoje jednostki? Nie ogarniam. 3 HP. No pytanie, czy. Jak mi wskrzesi się Paos, to by było grubo. Paos, gdyby się wskrzeszył, to byłoby naprawdę zacnie.
I teraz co ty robisz? Czy ja to wygrywam? W momencie jak on zabija mi tego upiora pustki, czy ja to wygrywam, czy nie? Boże, nie pamiętam. Kto to wygra? Ja czy on? Mogę paosem zabić tego typa i porobić go po prostu Armagedonem. Dobra, nie będę ryzykował. O Boże, ten krab dalej żyje, no Chryste, serio? To nie jest fajna wiadomość dla mnie, no nie wierzę. Dobra, to musi być pancerz w takim razie. Coś takiego... Coś mu się tam wywali. Tego ziomeczka. A ile mam? Dwie karty, tak? No super partia, naprawdę. No i mogę wywalić w tej turze kosmiczną osobliwość, ale nie wiem, czy chcę to robić. Tak naprawdę. Nie, no come on, zapomniałem, że to krapiszcze go... Przez to krapiszcze on przeżyje. Co tu robić? Co tu robić? Chyba słowika bym zagrał. Tak naprawdę. Dobra, słowik będzie dobry. To sobie wywalimy. Co tu jeszcze wywalić? To mogę wywalić, chociaż to nie jest najlepsza opcja. I co? I tego ziomeczka, dobra. Powiedzmy, że tak, dobra, heja. Dobra, to w następnej turze mój słowik zabija mu kapitana Gryfa i mogę walnąć Armagedonem. Świątynia, no nie, serio, ma drugą świątynię, no nie wierzę, come on. Tyle się rzeźbić, żeby tutaj typa, że tak powiem, wysterować z tych jego jednostek i on ma drugą, kurczę, blade świątynię. No bez jaj. Oh my god! Naprawdę on ma drugą świątynię aniołów. 9. 9 kart mu zostało, mi została jedna. No super partia, naprawdę. Czy ja tam mogłem wtedy wygrać, jakbym zagrał tego cholernego upiora pustki? Oh my god, naprawdę. No zajebioza, no w tej turze ginę raczej. Mogę mu zabić tego, a tutaj ma typa... No nie, no kiepska sprawa. Naprawdę kiepska. Mogę też wywalić te karty. Ile tu damage? Nie, no ginę na pewno raczej. Co? No Boże, nie wierzę do... Nie, jak ja uwielbiam takie miskliki. Dobra, wezmę sobie z tego. Pancerz, okej. Okay. No, pancerz się może przydać. Super, naprawdę super opcja. Nie wiem czy... Nie no, Armagedon jak teraz walnę, to tutaj tak jest bez sensu. Pancerz? Nie, no musi być pancerz, nie ma innej opcji. Co z tym paosem robić? Zabić mu tego kapitana Gryfa, czy nie? Nie ogarniam. Nie ogarniam. Mogę też wywalić i wtasować całą bibliotekę, bo już mi się skończyły karty, ale jemu też wtasuję całą ilą. On ma 9 kart jeszcze na cmentarzu. Nie wiem, czy to robić, czy nie. Może nie wiem, czy ja wtedy bym wygrał grę. Gdybym zagrał chyba tego upiora, tak by to chyba zadziałało, nie pamiętam. Dobra, skończę tą turę. Nic tu się nie wydarzy, zobaczymy co on zrobi. Nic nie może zagrać. Cały damage mi wpakował. Zobaczymy czy ma jakieś zaklęcie, zabije swoje stwory, może on coś swojego zabije. Jeszcze jakaś cholerna kapliczka, coś tam wywali. No dobra, mogę wywalić kosmiczną osobliwość, ekstra. Tylko że jemu zostało 7 kart, jest tak blisko końca i serio. A to mnie nie bawi, szczerze mówiąc, bo teraz mój paos ma 0 ataku. Come on, serio? Trochę niefajnie. No i co, mogę... Mogę walnąć Arkata, to ginie, to ginie. Ej, to też jest jakaś opcja, bo mogę mu tak... tych dwóch usmażyć, no ale paosem nie zabije tego typa, bo mam 0 ataku. No nie wierzę. Abym zabił mu tego i ci by stracili te punkty ataku, które dostają z odwetu. Ah, come on, serio. Nie wiem, czy ja to przeżyję, czy nie. Jak zagram to, to i to. Nie, nie przeżyję tego na stówę. Co, Armagedon albo wywalać ten, kosmiczną osobliwość. Dobra, chyba kosmiczną wywala. Ale to i tak mi niewiele da. Dobra, mam coś takiego, coś tam sobie dobiorę, paos kolejny, który nic mi nie daje, zajebiście.
Zarąbiasz, naprawdę. Muszę Paosa wywalić chyba teraz. Paos poleci, to poleci i to poleci. Dobra, Arkad. No Arkad coś tam robi nawet. Co to się zbagowało? Come on. Halo, czy ta gra żyje? No come on, panie. O Boże, serio, on miał tego typa, który przeżył mu jeszcze, no nie wierzę. Dobra, tak. No, jeden HP mu został, a mi 7. Tylko, że teraz coś sobie dobierze, no zobaczymy co. Cała biblioteka wtasowana. Ja mam ile? 15 kart, ma 39. Oh my god, serio? No nie wierzę. Jeszcze może dobrać coś. Come on! Po prostu nie wierzę. Co tu się odpierdziela? 3 HP. No jak zostanie na 3 HP to... To czy ja to wygrałem? Nie, nie wygrałem tego, bo znowu mnie zabija. Jakimś krapem. Boże święty, nie wierzę. Dobra, mogę mu zablokować. 3 damage mi wbije tylko w następnej turze. Tak, bo to zablokuje. Coś takiego. Zagramy coś takiego. I coś mu wywalimy z cmentarza, tak for fun. Dobierę sobie kartę Arkad. No dobra, jest Arkad. Czy ja to jestem w stanie wygrać w następnej turze? Chyba tak. Mam dwa paosy na ręce i Arkad jest GG. Tak naprawdę. Oh yeah, to jest chyba do wygrania już teraz na stówę. Jeszcze się wyleczyłem. On się też wyleczył, ale tylko dwa stwory zagrał, więc no to jest GG chyba. Zabijam go Arkatem i tyle w temacie. Znaczy wszystko zabijam Arkatem i dwa... Nie no, to przeżyło, what the fuck? No nie wierzę, naprawdę? No come on, serio? Jakim cudem ten krab przeżył? Ja pierdzielę, po prostu no nie wierzę. Dobra, to jeszcze opcja, że dostanę jakieś zaklęcie fajne. Nie, nie ma takiej opcji. No dwa paosy i bym to wygrał, no bez jaj. Come on. Ja pierdzielę dosłownie. Aha, bo to to... Nie, no zaraz, przecież to nie miało znaczenia, że ten krab był w budynku. O Boże, serio? No nic, to polecimy z Paosem. Bomba, no żebym mógł, był w stanie mu zabić tego Paosa teraz jakoś swojego, to byłoby po grze. Jak ja mam to zrobić, do cholery. Nie ma takiej opcji raczej, ale mogę zagrać to i zablokować mu wszystko. Dobra, zrobimy to jak. Nic nie może atakować. A co ja chcę tu zrobić? Czy ja chcę coś jeszcze zrobić tutaj? Słowik, może słowika zagra, ma dwie, trzy, będzie miał cztery karty. Nie wiem, czy chcę grać słowika, czy nie. Czy Paosa zagrać? Nie wiem, Paosa chcę chyba sobie zostawić, bo może go zabiję w następnej turze. Dobra, kończę tą turę. W sumie na cmentarzu mam upiora i Paosa. No dobra, zobaczymy, co tam dostanę z powrotem. On dobierze sobie kolejną kartę. Nie, no znowu ten krab, no nie wierzę. Znowu tego będzie leczyło i ma same stwory, no w mordę jeża. No come on, znowu to krapiszcze jest. Come on. Szenielica i to wszystko mu przeżyje teraz, no come on. O Boże, ja nie wiem czy tu mosty nie byłyby dobrym pomysłem tak naprawdę. Walnąć z dwa mosty i tyle. No i co ja mam teraz? On ma 5 HP. Jesus Christ. Muszę pancerz odpalić chyba. Coś mu mogę wywalić. Tego typa. To już nie ma większego znaczenia, no ale dobra. Dobiorę kartę. Kolejny pancerz. Super partia. Co ja mam z tymi pancerzami tutaj zrobić? To się nie przyda chyba. Więc mógłbym to wywalić, zamienić.
Czy ja to wygrywam teraz, jak zagram tych dwóch kolesi i oni mnie zbombardują na początku? On mi zbombarduje te jednostki na początku. No czy nie? Czy ja to wygrywam, czy ginę? Nie ogarniam. Po prostu nie ogarniam. Dobra, zagram tak. Pancerz i heja. Jesus Christ. Dobra, tak. Nie wiem, czy walnąć kolejne dwa pancerze zagrać tak naprawdę? Poczekam sobie. Tak, mam tyle surowców, że whatever. Teraz on się tu wyleczy, przynajmniej jednego typa. Nic nie zagra. Nie wiem, ja bym dwa arkaty musiał mieć teraz. To miałoby sens tak naprawdę. Dwa arkaty. Tego wziął, wyleczył. No przeżyję mu arkata. No nie, no ale... Nie no, dwa arkaty albo dwa armagedone. Chociaż nie, to też mi nic nie daje. Dwa armagedone nic nie dają, bo ten przeżywa dwa razy. Pierwszy armagedon przeżywa z pasywki tego. Krapa? O Boże, serio. Dobra, dobierzemy coś. Kolejny armagedon. No mam dwa armagedony, no ale co z tego? Na pierwszy armagedon ten tankuje, zostaje mu 1 HP. I drugi armagedon też tankuje na siebie i tak naprawdę wszystko mu przeżywa. Więc to zajebiście. Nie wiem, czy ja wygrywam to w momencie, kiedy on mi zabija tych trzech gości. No, come on. Mam dwa paosy. No co ja mogę z tymi paosami zrobić? No, mógłbym go zabić tymi paosami tak naprawdę. Boże. Nie ogarniam, czy ja go zabijam, czy nie. Musiałbym gniefarkata dobrać. Dobra, nic nie zagram. Patrzymy, co z tego wyjdzie. Muszę gniefarkata dobrać w końcu. Przynajmniej jeden, mam nadzieję, że mam. Pięć kart zostało mi tylko w talii. No Boże, come on! Serio, znowu ten krab ten gościu ma? Znowu paosy są nic nie warte. Ja pierdzielę, no naprawdę. No mam cztery upiory, czy on mnie teraz zabija? Czy ja go zabijam? Bo to jest, że już mnie zaczyna denerwować ta gra, naprawdę. Armagedonami nic nie zrobię. Tu mogę dobrać coś. Jest arka, okej. Tak. Teraz ten typ ginie od... Tankuje wszystko z Armagedonu. Tankujesz wszystko na siebie. No i ostatni Armagedon, zabijam typa mu wszystko. Nie zabijam wszystkiego, no ja pierdolę, jakim cudem, za przeproszeniem, po prostu, no ja się pytam. I dwa paosy zostały, no po prostu ja się pytam, jakim cudem. Mam pancerz za 5, mogę te krapy porobić mu. Nie no, nie wierzę, serio? Dobra, chromole, to lecę z paosem i tyle. Tak, paos mi się przyda teraz. No, przydał mi się paos, poluju fest. Po prostu przydał mi się. Jak jest teba 9, zapomniałem całkiem. Nie, już ta gra mnie zaczyna denerwować, naprawdę. Poddał się. Ciekawe, czy to... Ja myślę, że może bym to wy... Znaczy, nie, to było do wygrania jeszcze. Czemu on to poddał? No, come on, taki epicki pojedynek. No nie wierzę, dobra. No nie pokazałem, znaczy było zwycięstwo powiedzmy tym deckiem, bo po prostu zamęczyłem gościa psychicznie, że tak powiem tą talią. No nie wierzę. Come on, co za chory pojedynek, 40 minut. Okej, gościu po prostu się poddał i tyle. No trochę zrąbałem z tym paosem, ale w sumie one, te karty by mi i tak wróciły do ręki za pomocą tego światła jutrzenki. Tylko Boże, jakim cudem ja nie zabiłem mu tych wszystkich... Aha, bo on przecież miał jeszcze tam jednego typa w tym, bo on miał dwie świątynie aniołów, a ja miałem dwa armagedony. Ja bym potrzebował mieć dwa arkaty, znaczy przynajmniej jednego arkata i trzy armagedony, żeby mu wszystko pozamiatać. No nie wierzę, serio. Come on. Jakbym poczekał do następnej tury i nie zagrywał teraz i się pozbył tego...
Ja zrąbałem, że zagrałem te czary tak szybko. Powinienem poczekać, aż mu się skończy ten rozejm Elrata i dopiero wtedy bombardować, a w tej swojej turze zagrać po prostu pancerz kolejny. I wtedy bym mu to porobił wszystko. Bo bym zabił najpierw tego typa w jednej świątyni aniołów, a później drugiego bym wykończył za pomocą jednego paosa, bo by te jednostki zginęły mu, którego tam osłaniały chyba ta jednostka z przodu, tak mi się wydaje. I bym zabił go paosem i miałbym jeszcze jednego paosa na ręce, to bym 3 damage mu wbił. No i coś tam bym wykręcił, a może bym dostał trzeciego paosa i byłbym w stanie go zabić chyba, tak mi się wydaje. No tak czy siak gościa wymęczyłem psychicznie. Tu talią. Nie, no to jest dobra talia, szczerze mówiąc. Fajny troll deck, tak jak widać. Tylko że trzeba... że tak powiem, troszkę nakombinować się podczas tej całej gry. No trzeba znać niestety, no tak mi się wydaje, że dobrze metę, że dla nowicjuszy to chyba się trudno będzie pykało taką talią, szczerze mówiąc. Mi się nią, szczerze mówiąc, trudno grało. Nie wiem, jak ludzie, którzy... No nie wiem, no nieważne, nie będę tutaj rozkminiał. To tak czy siak to staldek, więc wiadomo, trzeba się trochę nagimnastykować, no i te pojedynki dość długo trwają. Dobra, ja będę kończył. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!